Szczerze mówiąc, lekki smutek, apetyt rośnie w miarę jedzenia, jak to mówią, ale no nie mogę narzekać, zostałem mistrzem Polski i tak naprawdę podjąłem decyzję pół roku temu, że wracam do treningu, że zaczynam się znowu bawić tym sportem. Pół roku temu ważyłem ponad 100 kg, udało mi się zrzucić z 15 kg, więc no doszedłem do tego miejsca, w jakim jestem. Zawsze pływanie siedzi mi w głowie, bo no jestem pływakiem, sportowcem. Każdy pływak ma tego bakcyla, każdy o tym myśli, jak zaczyna cokolwiek trenować. Zacząłem sobie biegać, zacząłem chodzić na siłownię, no to stwierdziłem, dlaczego nie wystartować 50 żabą. No lubię to, kocham to, mam warunki, nawet trenuję na warszawiance, więc tam mi stworzyli świetne warunki do trenowania. Mamy fajną ekipkę z Antonim Kałużyńskim, Marcinem Stolarskim, Marcinem Opalskim. Dogadujemy się, no i z tego wyszedł taki fajny fan, który doprowadził mnie do złota, mistrzostw Polski. Plany są takie, żeby cały czas czerpać z tego przyjemność. Mam swoją firmę, rozwijam się, do tego pływam, bo lubię trzymać formę. Doszedłem do momentu, gdzie już było średnio, źle się ze sobą czułem, wróciłem do tego sportu. No i pewnie będę kontynuował, a co z tego wyjdzie, zobaczymy wszyscy. Myślę, że się jeszcze trochę pobawię. Janek Kozakiewicz jest tutaj moją taką inspiracją, który też wrócił do treningu i pokazał, że można. Myślę, że ja też w połowie pokazałem, że można. Minimalnie mi zabrakło ten tak zwany paznokieć. Stolarstwo może przeszkadzać, no bo to jest jakby nie było praca fizyczna. Muszę wcześniej wstawać, muszę to wszystko godzić z treningami i tak dalej. To nie jest wcale takie proste, żeby tak sobie prowadzić firmę, być sobie stolarzem i trenować. No nie, to jednak wymaga mega dużo pracy. Ale no, jak się chce, to można. No, jak to tam Pudzian mówi, samo się nie zrobi.